Dziś opowiem o trzech rodzajach czujnika. Ten to już widzieliście na jednym z tych poprzednich filmów, to ten tak zwany czujnik pulpitas. To jest czujnik z dokładnością do 1/100 mm. Tu jest także czujnik z dokładnością do 1/100 mm. Są takie czujniki, które mają długość tego ćpienia mierzącego nawet do 10 cm. Widziałem taki, jak ktoś na takim pracował. Także to ja mówię z doświadczenia, nie z opowieści. Tu jest z kolei taki czujnik, który jest bardzo delikatny, bardzo wrażliwy na wstrząsy. Jest to tak zwany czujnik mikronowy, który ma skalę co 1 mikron. Tego czujnika używa się często przy bardzo precyzyjnych, dokładnych obróbkach. Używają go często szlifierze. Tu minimalne wychylenie powoduje bardzo duży skok. Tu mamy takie pomocnicze kreski i za pomocą tych kresek możemy sobie na przykład ustawić, że chcemy, żeby nam się ta kreska ustawiała tutaj pomiędzy tym. To tak zwana nasza tolerancja. O, wtedy możemy to oczywiście sobie regulować. Możemy, bo to jest tutaj między tą kreską, na przykład ustawię, żeby to było. O, teraz ustawiłem około 1, 2, 3, 4, około 500. To jest bardzo minimalny ruch i to już bardzo dużo się przesuwa taki czujnik. Teraz tu możemy sobie ustawić tolerancję 1/100. To już jest bardzo, bardzo mało. O. Teraz mamy ustawioną 1/100 mm. To jest między tymi dwoma kreseczkami czerwonymi. To jest jeden z najdokładniejszych czujników, co ja się spotkałem, takich używanych na warsztacie. Są jeszcze może dokładniejsze, ale to już przy bardzo, bardzo dokładnych obróbkach. Dziękuję.